Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Rojo-Rojewski i kolejne Inforojki. Co oczywiście za tym idzie, dość dużo kanałów polecanych, ciekawa strona, dwie kwestie w ramach HTR-u, charytatywnej tarczy Roja i oczywiście przegląd tygodnia wraz z zapowiedziami na następne dni. Zaczniemy sobie od tego ostatniego wraz z krótką informacją. Jeśli chodzi o te dwie krótkie informacje, to Cry of Fear. Chciałem jednemu z Was podziękować za udostępnienie mi na Facebooku własnych save'ów już z tej wersji darmowej, nie będącej modyfikacją Half-Life'a. Mniej więcej od tego samego momentu, w którym zakończyliśmy ostatnią naszą przygodę, także od wtorku kontynuujemy Cry of Fear. Także dziękuję Ci serdecznie, dobrze wiesz, że mówię o Tobie. Inna sprawa to jeśli chodzi o premiery, Maya Metro Last Light. Na pewno ta gra znajdzie się u mnie na kanale, czy w formie let's playa, czy w formie game playa, jeszcze nie wiem, na pewno nie zaburzy ona postnuklearnych poniedziałków, jeśli chodzi o Fallout 2. Najwyżej stworzę odrębny dział, który będzie właśnie zorientowany, który będzie dotyczył tej wyśmienitej kontynuacji, wyśmienicie się zapowiadającej kontynuacji wyśmienitej gry Metro 2033 i jeszcze lepszej książki. To tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Jutro wystartujemy z kolejnym tworzeniem, kolejnej wesołej gry w ramach Game Dave. Tycoon bardzo mnie cieszy, pozytywny odzew oraz prośby zrobienia z niej krótkiej serii. Także z przyjemnością to zrobię. Jutrzejszy weekend otworzymy właśnie tą pozycją. Następnie będzie prymitywnie, dawno nie było. Będzie krótkie, myślę, śmieszne prymitywnie. I znów sytuacja, która miała miejsce w rzeczywistości, pewna autopsja. Była w moim życiu taka sytuacja i wydała mi się ona dosyć śmieszna i warta zobrazowania właśnie w formie wideo pod banderą cyklu prymitywnie. Jeśli chodzi o niedzielę, to na pewno Happy Wheels i kolejny odcinek Far Cry 3 Blood Dragon. Także myślę, strasznie mocny weekend nas czeka. Okej. Dobra, przeglądzik sobie zrobimy po najważniejszych kwestiach związanych z HTR-em, czyli mianowicie trzy konkretne strony, YouTube'owa, oficjalna oraz Facebookowa, zorientowana na niesienie pomocy Olkowi. Olek Pesta i jego walka o życie, apel o pomoc. I tak jak mówię, są trzy miejsca, w których dowiemy się, jak pomóc. Zdobędziemy informacje o stanie zdrowia, chorobie oraz o możliwościach wsparcia. I tak jak mówię, do wszystkiego oczywiście macie linki w opisie tego filmu. Także tutaj mamy YouTube, tutaj mamy oficjalną stronę, a tutaj mamy też kwestię facebookową, kochani. Jest kolejne dziecko w potrzebie, mianowicie Kubuś. Kubuś Krysiak, tu jest jego strona oficjalna, strona Kruby Krysiaka i również jak można pomóc, co się generalnie złego dzieje w jego życiu, w życiu jego rodziców i jak możemy pozytywnie zareagować. Dlatego cieszę się, że mogę informować o takich rzeczach, korzystając ze swojego potężnego wpływu i łatwości dotarcia do potencjalnego pomagiera, tak to nazwijmy. Jednak oczywiście nie cieszę się z nieszczęścia tych osób, o których informuję. Także pozdrawiam, życzę powrotu do zdrowia, jeśli jest to w ogóle możliwe, a nie zawsze niestety jest to możliwe. Także zarówno Olek Pesta, jak i Kubuś Krysiak są dzisiejszymi wielkimi bohaterami charytatywnej tarczy Roja. Jeśli chodzi o ciekawą stronę, którą chciałem Wam zaproponować, tym razem coś dla miłośników generalnie postaci Marvel, DC, Image, Dark Horse. Absolutnie znajdziemy tutaj wszystko. Bardzo sympatyczne miejsce dla sympatyków, fanów, superbohaterów, po prostu superbohaterów pod
niespecjalnie enigmatyczną nazwą strony facebookowej Peleryny i Maski do Polubienia, której Was zapraszam, ale czy polubienie ma się skończyć tylko na samym polubieniu? To nie, ma sensu lubić tej strony. Chodzi o to, żeby brać w niej bardziej lub mniej czynny udział, albowiem wrzucane kwestie są i śmieszne, i poważne, bardzo dużo ciekawostek. No, gratka dla fanów komiksów starych i nowych. Polecam serdecznie. Okej, zanim przejdziemy do ostatniej części programu, czyli kanałów polecanych, rzućmy sobie na przegląd tygodnia od ostatnich inforojek, gdzie to weekend, cały weekend otwarły dwa filmy wideo, Rock'n'Roll w Battlefield 3. I tak, mieliśmy stare śmieci, a cieszymy się jak dzieci, oraz spokojne rzezi początki. Także jak już pewnie zdążyliście zauważyć, czy jest to Battlefield, czy chociażby Dead Island Riptide, wracamy na poważnie z rokiem i czekamy na coraz to więcej gier, które umożliwiłyby nam wspólną zabawę w starym, dobrym, rock'n'rollowym stylu. W niedzielę, jak to co w niedzielę, Happy Wheels, skołatane nerwy podczas D-Day, Happy Wheels 36, nie mogło zabraknąć. Poniedziałek, stary, dobry Fallout 2 i Krypta 15. Przepraszam, wyjątkowo nie w niedzielę było Happy Wheels, to jest poniedziałkowe, tutaj te dwie kwestie, po prostu byłem na paintballu z wami. Krypta 15, we wtorek Postal 2, Polish Psycho i złowrogi pan Zdzisław w ramach Blackwell's Asylum, horrorek we wtorek. Następnie w środę potężna, długa, myślę, gruba wideo relacja. Starałem się, żeby wyszło bardzo fajnie. Cieszy mnie odzyw, że tak to się udało, żeby ludzie po prostu mieli wspólną taką trochę wideo pamiątkę z bardzo fajnego kontaktu face to face z widzami. Bardzo sympatycznej, myślę, integracyjnej wspólnej akcji, której kontynuacja, szósta edycja, no dowiecie się o niej za niedługo. I tak jak już wcześniej wspomniałem, Rojo zrobił swoją pierwszą grę Game Dev Tycoon, czyli powrót do strategii ekonomicznych w skali mikro, których jestem ogromnym miłośnikiem. I tak jak wcześniej mówiłem, będziemy się tak lajtowo bawić. Także to już jest kolejny po Army Rage, kolejna po Army Rage gra, która narodziła się w Longshorcie i doczekała się krótkiej miniserii w ramach Roy Playing Games. Następnie, jak co czwartek, Sniper Skoczek stracił parę oczek, Sniper Elite Nazi Zombie Army i niepoprawne, ale jakże lubiane darcie mordy podczas odpieprzania kół w rentgenie zombiaką w klimatach II wojny światowej. Tak wiem, jak to brzmi, ale nie gorzej brzmi nasz kolejny bohater, jeszcze cieplutki z dnia dzisiejszego. Retro Kuriozum w Różu Skąpane. Far Cry 3 Blood Knight. Gra podobno krótka, przejdziemy ją sobie wspólnie razem. Sympatycznie się gra, strasznie lubię tego typu programy, propozycje, pewne pastisze, spin-offy, kurioza, przerysowania i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczna sprawa, która daje dowód na to, że no, nie musimy koniecznie wpieprzać zombie jako dodatek, rozwinięcie oficjalne, nieoficjalne. Mniejsza z tym, kochani, nadrabiacie zaległości, jeśli nie mieliście po prostu czasu zapoznać się z moimi materiałami w momencie premier. Okej, jednak znów, zanim przejdziemy do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, do siedmiu kanałów polecanych, znów kilka wyróżnień w ramach pod cyklu Inforojek, czyli kulturalni, osoby kulturalne, pomocne, rzetelne, konstruktywne. I pierwsza osoba to Tarroy13, następna osoba to XBraxE i kolejna, trzecia osoba to jest użytkownik Kabil Mister 1902. Są to osoby wyróżnione za wyjątkowy, sympatyczny, przede wszystkim kulturalny styl komentowania materiałów wideo na YouTube, nie tylko pod moimi filmami. Także gratuluję, keep up the good work, jak się to mówi. No i przechodzimy do szczęśliwej siódemki, którą otworzy nam użytkownik PC Player TV, Your Nightmare by PC Player TV. Jest to osoba, kolejna z kreatywnych, która stworzyła gierkę z gatunku horror, którą na pewno w swoim czasie, kiedy czas mi na to pozwoli,
sobie zagram z przyjemnością. Zapraszam również Was do zapoznania się z innymi jego materiałami, które dotyczą gier starych, nowych, które miały lepszą bądź gorszą promocję. Generalnie znów kreatywny użytkownik, który na samym nagrywaniu materiałów z gier nie kończy swojej przygody z tą branżą. Następnie Gicha95. Tutaj z kolei kanał dla osób, które lubią rysować. Lubią rysować, grafika komputerowa i nie tylko. I tutaj prezentacja na razie na spokojnie czterech prac w systemie Speed Painting. Także zapraszam Was serdecznie. Następnie vlogerska. Vlogerska Kraina Lukasa. Vlogerska Kraina Lukasa to nie tylko materiały z gier zazwyczaj porąbanych, ale dużo różnych krótkich, szybkich, humorystycznych, w stylu prymitywnie vlogów. Także coś tutaj dla rozluźnienia, coś z jakąś dawką humoru. Bardzo coś takiego lubię. Wyraźny kontakt z widzami również występuje. Bardzo fajnie. Następnie użytkownik Mundek. Mundek Graphics. I tutaj, jak można się domyśleć, przeróżne propozycje tworzenia, czy to grafik, montaży, layoutów, look i tak dalej. Oprócz tego, żeby nie było zbyt gołosłownie, prezentuje swoje prace w praktyce w ramach przeróżnych gier. Także znów kreatywny, bardzo fajny kanał Mundeka. Następnie oporowi gracze, Rowan i Norek, dwie strony gamingu. Bardzo sympatyczny duet, który fenomenalnie się razem ze sobą czuje, nagrywając wspólne materiały z gier przeróżnych, nie tylko, albowiem znajdziemy bardzo fajny cykl, tak zwany przegląd premier. Przegląd premier bardzo fajnych, bardzo fajnie po prostu podany, zarówno od strony technicznej, merytorycznej. Bardzo coś takiego lubię. Różne testy, podsumowania, znów zróżnicowany content. Następnie Hunter Bright. Hunter Bright, tutaj ujął mnie świetny komentarz, barwa głosu, wyczucie, fajny dobór gier pod swoje walory wokalne. O, tak to myślę mogę zgrabnie określić. I znów mamy, generalnie jeśli chodzi o gry, to tutaj mamy nacisk jednak na klimat, czego dowodem może być To The Moon, Alan Wake czy Deus Ex. Jest również odskocznia pod postacią Happy Wheels oczywiście. Także polecam serdecznie. I ostatni, siódmy kanał, to tutaj prawdziwa, różnorodna bomba kontentowa. Ghostplay. Ghostplay użytkownika Ghost No Error PC. I jak sam layout tutaj w sumie ułatwia mi zadanie. Mamy gameplaye, let's playe, gry indie, dyskusje o grach, informacje ze świata gier, zapowiedzi, vlogi, sprzęt komputerowy, benchmarki. Także jest w czym wybierać, jest czego doświadczyć, jest po prostu w czym fajnym, po prostu fajnym, atrakcyjnym przebierać. Polecam serdecznie całą siódmą, całą szczęśliwą siódemkę. Zapraszam do odwiedzić wspomnianej strony zorientowanej na superbohaterów, wsparcie wobec Kubusia Krysiaka i Aleksandra Pesty, jak i skromnie do siebie w ramach nadrobienia zaległości. No i cóż, kochani, ja się z Wami nie żegnam, bo żegna się na zawsze. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska już jutro w ramach, myślę, grubaśnego weekendu z Rojem. Trzymajcie się, serdeczna tarcza, hejas!